taka olbrzymia polana między lasem mieszanym, bo tu już wyszedłem z tego liściastego i polana już zaczyna odrastać. Tutaj pewnie leśnicy wycięli jakiś czas temu drzewa, a jak leśnicy tutaj robili, to co można znaleźć po nich, po pracach leśnych? Tu jest takiego dołka, praktycznie na wierzchu leżało. No nie, no i niestety ktoś, kto pomyślał, że to będzie polmos, to się mylił. Jest to moneta. Nie wiem, jaka moneta. Czy to będzie po leśnikach, czy jeszcze starsza moneta. Po prostu jest bardzo, bardzo mocno zaropiała. Zaszła strasznie. Ale zaraz wezmę szczoteczkę i wyczyszczę ją. Chociaż tak wstępnie, z grubsza, może coś uda się dojrzeć. Z tej strony nie widać nic. Ale powiem, że to nie jest żaden PRL, tylko raczej coś starszego. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tak ja bym chciał to widzieć. Kurka wodna, nie wiem co to jest. Mocno, mocno zarośnięte. Nic, nad rzeką może uda się to umyć. Doczyścić bardziej, żebym mógł wam zaprezentować, jaką monetkę udało mi się trafić. Ale fajnie, że jest krążek. Wciąż jestem na tej polanie, która już zarasta z powrotem. Jest fajny sygnał. A nawet już coś wyskoczyło tutaj. Od razu ładnie wyskoczyło. Jak się tylko kopnęło. Nie wiem, czy to widać, czy nie widać. Pozwolę sobie trzeć, bo jest to 5 groszy obiegowe z roku 92. Pozdrawiam tych 30-latków z 92 roku. Tutaj płciutko z dołka wychodzi mi guzik bodajże. Strasznie słaby sygnał. A może dlatego, że pognieciony jest ten guzik i to jest chyba guzik bardziej współczesny, od jeansów może, albo taka napa od kurtki. Chociaż nie, jest ucho po prostu zagięte. Tak jest zagięte to ucho, że wygląda, jakby to była napa urwana od kurtki lub spodni. A tu jest ucho zagięte w ten sposób. W każdym bądź razie jakiś zwykły, gładki guzik. Żadna rewelacja. Ale jest. Jest kolejny fancik. Gdzie to jest? Browary górnośląskie, 1860 rok założenia. Jeszcze takiego kapselka nie widziałem. Nie dam sobie ręki uciąć, ale ID i dźwięk w słuchawkach wskazuje mi na coś okrągłego. Fajnie, jakby to była moneta. Dobra, wyszło.
gdzie to jest. O, zgadza się, coś okrągłego, ale nie moneta. Przepraszam za te dźwięki. Jest to guzik metalowy, jednostronnie wklęsły, no lub wypukły, zależy w którą stronę się weźmie, na cztery dziurki. Tak zwany gaciak. Bez żadnych napisów, bez żadnych sygnatur. Ale fajnie, w fajnym stanie, nic nie zniszczone. Można sobie do gaci przyczepić. Cały czas jestem przy tej polanie, która już zarasta, jak wcześniej mówiłem. Idę taką drogą wzdłuż lasu. No i był tutaj sygnał na samym środku drogi. A ID wskazywało mylnie na Polmosa. Jednak to nie jest Polmos. Jest to cieniutka blaszka, mała monetka. Ojej, znowu jest zniszczona, sfatygowana. Patyna trochę tutaj odchodzi, jakby na rancie. Ups. Wiecie co? To jest buratynka. Buratynka jeszcze tak krzywo wybita, zamiast na środku, to bardziej z lewej strony jest jeździec na koniu z uniesioną szablą nad głową. Czyli jest to pogoń litewska. Buratynka wybijana na terenie Litwy. Także mamy taki kolejny strzalik fajny. Wciąż wzdłuż tej samej drogi idę. Był ładny sygnał. Wysoko biło. Wychodzi taka krągłość. Obstawiam, że jest to jakieś aluminium albo sreberko. No, sreberko też by mogło być, bo się bardzo błyszczy. No i wysoko biło, no ale jak wysoko bije, to też aluminium. Widać tutaj orzełka bez korony. Orzełek bez korony, mamy rocznik 74. Pozdrawiam te roczniki. Jest to moneta ilu? 10? Tak jest. Moneta 10-groszowa. Taka o. Ale jest krążek i to też cieszy. Idę szukać Darka, bo się gdzieś zagubił. Albo to ja się zagubiłem. Wlazłem teraz tutaj koło takiego bagna, co wcześniej też tu chodziłem. I teraz tutaj przy tym bagnie z płytkiego dołka bardzo, bardzo silny sygnał.
jest zawias. Pudełeczko jest zgniecione, dlatego tak nie pasuje idealnie. No niesamowity fant. Jeszcze takiego czegoś w życiu nie znalazłem, nie widziałem na żywo. No ale musicie też się uzbroić w cierpliwość. Na pewno nie będę teraz tego otwierał tutaj w takich polowych warunkach, żeby nie zniszczyć. Najpierw to muszę ładnie oczyścić szczoteczką i zobaczymy, czy jeszcze zawiasik zadziała, czy da się otworzyć. Być może w środku będzie... No właśnie, co obstawiacie? Co w środku może być? Napiszcie mi w komentarzu, zanim dojdzie do otwarcia i pokazania, co jest w środku. Jakie macie pomysły? No fant jest wspaniały. Mam nadzieję, że będzie wspaniały też po otwarciu. Wracam już do obozowiska. W sumie to jeszcze trzeba założyć ten obóz, chrust nanieść. Jeszcze tu miałem sygnał przy drodze. Ładny, stały sygnał na monetkę. A tą monetką jest 2 złote. Orzeł bez korony. Ładnie zachowana jest. 82 rocznik. Pozdrawiam wszystkie 82 roczniki. No i gitara. Ale mówię, że zmierzam do obozu, bo na dzisiaj będę kończył wykopki. Chyba, że jeszcze coś po drodze pojawi się, jakiś sygnał, to wam się włączę i pokażę. A tak włączę się dopiero z obozu. No, ja już mam dość dzisiaj. No, wróciliśmy w tym samym czasie praktycznie do obozu. Ciemno jak widać. Kamerka nie doświetla w tym gęstym lasku. Darku, co tam ciekawego, coś ci wyszło? Czy lipa? Powiem tak, nie spodziewałem się. Jest piękne, piękne trafienie. Ale to pokażę ci przy ognisku. No, jak będziemy oglądać fanty. Naprawdę jest grubo. O. Darku, pytałeś mnie tam o swoje te znajdki. No, tak. No ja myślę, że dobrym rozwiązaniem będzie chyba z rana sobie popatrzymy przy świetle dziennym. Oczywiście, więc robimy tak jak powiedziałeś. Rano przy kawce zrobimy sobie podsumowanko i rozwiązanie konkursu. Powiem ci cały czas, myślę, co ty tam masz, bo ja mam takiego jednego asiora, w rękawie mam takiego przebomba. A no to już myślę, że mnie przebiłeś na pewno. Ja mam coś starego, stary krążek. Nie wiem dokładnie jak stary, bo muszę lekko doczyścić, trochę może w rzece umyję, zobaczymy co z tego wyjdzie. Zobaczymy co tu będzie. A odnośnie tego pudełeczka, to też trzeba zobaczyć to delikatnie przy świetle dziennym, bo tam na zawiasie jest, trzyma się jeszcze na zawiasie, mimo że pudełeczko tak, to jest zgniecione. Nie, oczywiście nie będziemy teraz tego tak, robić. Tak, absolutnie. Tak, po ciemku nie ma sensu. No ale powiem ci, to już mnie zaskakujesz, bo jeżeli to jest coś otwieranego, to może być też grubo. Tak, to jest otwierane pudełeczko. Ja wiesz, ja już to widziałem z wierzchu przynajmniej, to jeszcze nie pokazywałem. Także ty jesteś ciekaw moich fantów. Ja jestem ciekaw tego, co ty znalazłeś, bo strasznie mnie nakręcasz tutaj. No. Swoją radością. Jeszcze powiem ci, ja też cały czas mówię ci, nakręcasz mnie właśnie, że to zawiasik, coś tam. Twoje może być też fajne. Ja kiedyś pamiętam, znalazłem taki piękny szkapleżyk, ale naprawdę był piękny. To był prawosławny, jakiś taki carski. Jak go pamiętam, podniosłem. On był idealny. Ten szkapleżyk, no tylko tam jakieś wżery miał już po prostu, ale zębym to był czasu. Mosiężny, tak, mosiężny zdaje się. I miał te witrażyki w środku. Piękny, po prostu, no piękna rzecz. Jeśli ty znalazłeś w całości, no to wierzę ci na słowo, że musiał robić wrażenie niesamowite, bo nie wiem, czy widzowie pamiętają, na jednym z moich poprzednich filmów z zeszłego roku jeszcze trafiłem połowę takiego właśnie prawosławnego szkapleżyka. No to ta połówka tego szkapleżyka, który żołnierz nosił przy sobie, to już to robiło na mnie wrażenie. A jak ty mówisz, że ty miałeś w całości zamknięty jeszcze I piękny. Otworzyłeś i to po prostu widziałeś, jak wygląda w pełnej krasie to wszystko. Tak. No to już w ogóle musi być naprawdę mega wrażenie.
Teraz mi tak, wiesz co, przypomniałeś troszeczkę, bo kiedyś znalazłem austro-węgierską klamrę z pasa wojskowego, super. Ale była przestrzelona. I teraz zawsze się zastanawiałem, czy po prostu przestrzelili ją, bo gdzieś tam dopadli tego żołnierza, zabrali mu pas. Aha. I żeby zniszczyć no, insygnia czy znaki innych wojsk, no to można było to przestrzelić, czy tam tak połamać, pognieść, czy gościu po prostu dostał w brzuch. Zawsze, kurde, się zastanawiałem, nie, nad tym tematem. Czyli bo to, dziura była na wylot. Tak, tak, dziura po prostu była przestrzelona. No ja, to może miał takiego pecha po prostu, że dostał możliwe, w brzuch że klamrę i mimo wszystko ta klamra ustąpiła pod kulą. Dokładnie, dokładnie. Dobra, my tu gadu, ja ostrzę patyk i piekę kiełbasę. Ognisko pięknie nam się rozpaliło, mimo iż drewno było z początku wilgotne. A tutaj nie wiem, czy akurat widać, żebym zaraz kamery nie spalił. O! Tutaj się dynda na patyku kiełbacha. Taka z ognicha to smakuje najlepiej. Wszystkie grille i te inne to się chowają. A do popicia, no coś wypijemy tutaj, że tak powiem, zupkę chmielową sobie schłodziliśmy w rzece. Rewelacja, bo rzeka ma idealną temperaturę do schładzania piwka. No i sobie po butelczynie żeśmy schłodzili w rzece. Ale tutaj jest taka temperatura przy tym ognisku, że ja myślę, że chyba trzeba schłodzić kolejne. Dołożę troszeczkę patyczków. O, Darek tutaj kiełbaseczkę sobie piecze. A ja tutaj zobaczcie, w bułce z musztardą i z ketchupem już konsumuję. Ale to jeszcze nie koniec, my dopiero się rozgrzewamy. No, będzie. Obiadu się nie jadło. Połaziło się kilka godzin po lesie z patykiem magicznym, za sygnałami, no to człowiek zgłodniał. Trzeba nabrać energii, żeby się miło spało z pełnym brzuszkiem, prawda, Darku? Tak jest, oczywiście. Rano kawka, jakaś może konserwa, czy coś takiego do kawki. I do boju. I do boju, lecimy z patykami. To smacznego. Smacznego, smacznego. Od ogniska grzeje, a rzeka szemrze. Od razu spać się chce. Zresztą jesteśmy zmęczeni po kilkugodzinnej przechadzce. Także ja już na dzisiaj z Wami żegnam i zapraszam do dnia kolejnego, do następnego odcinka. Trzymajcie się, kochani. Cześć.